Magdaleno, Pawle, drodzy rodzice, przyjaciele, znajomi. Ten z pewnością upragniony dzień, na który Magda i Paweł tak długo, pewnie w napięciu, ale z ogromną radością czekali, ten dzień krok za krokiem powoli się realizuje. Jeszcze weszli do świątyni jako dwoje ludzi. Wyjdą jako jedność. Mam, moi drodzy, przewagę trochę nad wami, bo mogę patrzeć na ich radosne i promienne twarze, których dostrzega się autentyczność i prawdziwość uczucia, że tych ludzi dla siebie na drodze ich życia postawił Pan Bóg. Niech mnie ksiądz tak nie stresuje. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, to nie ma sprawy. Dobra, dziękuję, szczęść Boże. Zobaczymy się o 15. I można dzisiaj by ich tak zapytać, jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Pierwsza rozmowa, próba zwrócenia na siebie uwagi. Magda pewnie podpytywała swoich koleżanek, co zrobić, żeby on na mnie zwrócił uwagę. Paweł pytał kolegów, co zrobić, żeby podejść, porozmawiać i zrobić dobre wrażenie.